Cześć. Jest koniec sierpnia. Od właściwie połowy miesiąca nękają nas upały, czasami ekstremalne. Nie ma nawet południa, a już jest ponad 30 stopni. Dzisiaj miał być deszcz, ale go nie widać i właściwie tak jest od samego początku tej fali upałów. Wszystkie zapowiadane deszcze i burze przeszły bokiem. Więc jest sucho. Rośliny jakoś sobie dają radę, ale na przykład odbiło się to na ogórkach, które są bardzo gorzkie, zwłaszcza te małe, takie albo średnie, idealne do kiszenia. To są gorzkie. No i cukinia też okazała się jedna gorzka. Tak więc staram się podlewać, chociaż mój plan był taki, żeby nie podlewać, dlatego stosuję grube ściółkowanie, ale przy takich temperaturach jest to zdecydowanie za mało. Teraz powiem kilka słów o tym, jak domek radził sobie i radzi w tych ekstremalnych temperaturach. Jeżeli zastanawiacie się, dlaczego rozwiesiłam prześcieradło w oknie, to okazało się to bardzo dobrym rozwiązaniem, żeby jeszcze obniżyć temperaturę w domku. Jak powtarzałam kilka razy, technologia słomy i gliny, którą wybrałam, miała też zapewnić chłód w gorące dni. Działa to tak, że domek w ciągu nocy ochładza się i dobrze jest mu pomóc w tym, czyli na noc pootwierać okna i drzwi, żeby to zimne powietrze wpadło do domku, a następnie, gdy zaczyna się palny dzień, pozamykać drzwi i okna i domek działa jak termos, czyli trzyma to powietrze chłodne wewnątrz. Tak normalnie udawało mi się, powiedzmy, jeżeli temperatura była 32-33, udawało mi się w domku trzymać temperaturę między 25, 27, 8, około 16, 18, kiedy jest tutaj naprawdę gorąco. Helikopter. Natomiast przyjechała do mnie moja mama i snuła opowieści o jej dziadkach, a moich pradziadach, którzy żyli na wsi całe życie i nawet o tym nie wiedzieli, ale byli permakulturowcami z krwi i kości. Powiedziała mi, że jej babka, moja prababka w takie gorące dni, choć pewnie nie aż tak gorące, jakie mamy teraz, wieszała od strony południowej w drzwiach wejściowych mokry koc. Znowu helikopter. Ostatnio często latają tu samoloty i helikoptery. W Radomiu, w pobliskim mieście, był air show i były przeróżne pokazy, w tym chryja, kiedy F-16 przekroczył barierę dźwiękową i powiem wam, myślałam, że się wojna zaczęła. Dwie eksplozje pod rząd, jak z artyleryjskie. Nikt nie wiedział, co się dzieje. Ale potem w wiadomościach napisano, że to F-16, chociaż sprawa jest śliska. Dlaczego przekroczył barierę dźwięku? Kto mu na to pozwolił? Jakie były przyczyny? Coś tam spekulowano, że ktoś tutaj nielegalnie na naszym niebie pośmigał. Ale mówię wam, to było okropne. Te wybuchy. Przeniosłam się do cienia, bo nie da się wytrzymać w słońcu, w tym upale.
Więc dokończę historię prześcieradła w oknie, że moja prababka wieszała mokry koc od strony nasłonecznionej w upały, co miało obniżać temperaturę w chacie. A ja sobie przypomniałam, że ja mam duże prześcieradło i akurat jest na tyle duże, że zakrywa otwór drzwi balkonowych. Bo okazało się, że to szkło w szybie, szyba się nagrzewa i działa jak kaloryfer. Czas w dni gorące trudno było nawet ją dotknąć, można by jajka smażyć na niej i zakrycie jej od zewnątrz tym prześcieradłem, a od wewnątrz jeszcze są rolety. No, po pierwsze obniża temperaturę w domu, a po drugie ta szyba się tak nie nagrzewa mocno. I powiem szczerze, że z tym prześcieradłem udało się w upały. Mieliśmy chyba jeden czy dwa dni, gdzie najwyższa temperatura dobiła do plus 37 w cieniu. A w domu był przyjemny chłód 26-27 bez klimatyzacji, pasywnie. 0 zł. Więc zrobiło naprawdę. Ja nienawidzę upałów, ja się źle czuję w upały. I te dnie właściwie siedziałam w domu. I jeśli chodzi o temperaturę w nocy, to były już w poprzednich latach fale upałów, ale tutaj ja nie doświadczyłam w ostatnich latach nocy tropikalnej. Noc tropikalną doskonale znam z miasta, z Warszawy, gdzie trudno było zasnąć, właściwie trzeba było zasypiać bez przykrycia. Może nad ranem lekkim kocykiem się przykrywałam, ale przeżyłam noc tropikalną w Madrycie w sierpniu, wiele lat temu i to nie dało się spać całą noc. Człowiek nie wiedział, gdzie się kończy jego ciało, a zaczyna powietrze. Coś okropnego. Ale podczas tej fali upałów, czyli w ostatnich 2 tygodniach, gdy temperatura w dzień sięgnęła plus 37, noc dobiła do 20. I musiałam otworzyć okno na antresoli, bo było po prostu bardzo, bardzo gorąco. Może nie tak jak w Madrycie, ale naprawdę niefajnie. I co mnie zdziwiło? Brak komarów. Mogłam przy otwartym oknie na oścież spokojnie, w sensie przy bzyczeniu jednego, dwóch komarów, które dały się dopaść, spać do rana. Natomiast każde próby otwierania w nocy okna w poprzednich latach kończyły się po prostu hałasem bzyczenia nad uchem i byciem pogryzioną na całym ciele. Z jednej strony wielka ulga, wielkie ów, a z drugiej niepokój, bo ja jestem na terenach przyrzecznych. Tutaj są albo stawy, nie mówiąc już o dwóch rzekach, ale też stawów jest tutaj trochę naokoło. No komary to jest tutaj coś naturalnego, więc byłam zaniepokojona. Na początku myślałam, że może ktoś czymś pryskał, w sensie rolnik coś puścił w eter. Tutaj są uprawy niedaleko, ale znalazłam artykuł na portalu naukowym mówiący, że zrobiło się tak sucho i gorąco, że komary, no, ich rozmnażanie zostało ograniczone i dlatego mamy wielkie ów, no a zwierzątka troszkę mniej do jedzenia. To jeszcze z kronikarskiego obowiązku w domku jest 25 stopni przy wszystkich oknach i drzwiach zamkniętych z prześcieradłem za drzwiami balkonowymi. Tak jak mówię, teraz jest jakieś 31-32 na plusie w cieniu. Nieźle, naprawdę nieźle, przyjemnie, jak się tu dłużej posiedzi, może nawet zmarznąć. Jeszcze kilka słów o tym, jak Kicia znosi upały. Dzisiaj jest
plus 30 i sobie leży tutaj pod praniem. Ale najśmieszniejsza historia była, jak było to plus 37, ja się tak bałam, że ona w tym futrze się zgotuje, że wrzuciłam ją na siłę. W sumie ona najbardziej lubiła być w przyczepce. I wzięłam ją z przyczepki siłą i wrzuciłam do chaty. Jaka obraza majestatu. Zaraz do drzwi podbiegła i mówiła i prosiła, żeby jej otworzyć i ją wypuścić. No więc okazało się, że ten mały futrzak tik, tik, kocha gorąc. Kocha. I nic mu się nie dzieje mimo tego futerka. Niestety do tej pory nie mam większych sukcesów w uprawie kapustnych, dlatego wielką radością było dla mnie zobaczyć, że jedna sadzonka nie dość, że przetrwała, to jeszcze wyprodukowała główkę. Tutaj moja ręka dla skali. No i tutaj widzę, że już zaczyna kwitnąć, więc dzisiaj zostanie to ścięte i pójdzie na obiad. A powiem tak, chyba to wyrwę po prostu. Łodyga trafi na kompost. Tutaj kompostowniki. Dwie komory już prawie pełne. Dobrze byłoby to pociachać na mniejsze kawałki, żeby się lepiej kompostowało, ale później przyjdę z sekatorem, bo nożyk jest za mały do tego wszystkiego. No i już ładny zapasik. Zbieranie pomyj tutaj z elementem buraczanym, to już stały element. I używam je do podlewania moich bakłażanów, które pięknie rosną bez osłon. Na razie mam 3 sztuki. O, trzecia. I myślę, że jest to możliwe tylko dzięki właśnie tym pomyjom. A to jest patison, który jest piękny i bujny, mimo że jest w tym kwaśnym piachu, ale podlewam go dosyć często. Jak i większość sadzonek powsadzanych tutaj, no, które na pewno dostały koloru zielonego, tak się wyrażę, odkąd je podlewam i no, jest szansa, że będą ładne owoce. O, te kwiaty są jadalne. Można je nadziewać serkiem mascarpone z ziołami na przykład i smażyć na głębokim oleju w panierce lub bez. A tutaj Violeta Lunga, bakłażan, powiem szczerze, zakwitł nietypowo na biało. Też podlewam go pomyjami. Może wyjaśnię, o co chodzi z tymi pomyjami. Tam są szczątki organiczne, bardzo drobniutkie, a nawet niektóre rozpuszczone w tej wodzie, które są dla roślin bardzo szybko przyswajalne. Dlatego widać, ja widzę efekty z ich stosowania. Natomiast wracając do mojej Violety Lungi, no powiem szczerze, nie wiem, czy zdąży wydać owoc. Kwitnie. Więc moje podejście do bakłażanów zmodyfikuję na przyszły sezon. Po prostu w tym samym czasie, czyli wcześniej, w marcu czy w lutym, wysieję 3 Black Beauty i 3 Violety Lungi, które będę aż do czerwca trzymać w domu, w donicach. I dopiero później je wystawię za dom, tak jak
te, które odnoszą sukces reprodukcyjny. Rośnij, piękna, rośnij! Dzięki podpowiedzi jednej osoby, która ogląda mój kanał na YouTubie, postanowiłam w tym roku zakisić patisony. Zrywam je nie większe niż te i kiszę jak solne ogórki. Kroję na kawałki. Tutaj jest zrobione, tutaj są gotowe. Widać też po wodzie, tym napoju bogów. I już zeżarte są w większości, bo są po prostu przepyszne. Także polecam to kiszenie ogórków, kiszenie patisonów, bo mogą konkurować z małosolnymi.